To jest produkt, o którym przypominamy sobie, kiedy za oknem zaczyna robić się zimno. Kiedyś sezon grzewczy zaczynał się 1 lub 15 października i trwał do 30 kwietnia, i to niezależnie od tego, jaka temperatura była na zewnątrz. Dziś jest łatwiej. Grzejemy, kiedy chcemy. O włączeniu ciepła w budynku decyduje spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Ale to właśnie ciepło stało się dziś dobrem luksusowym. Dziś w tym materiale pokażę Wam, jak przy użyciu takiego małego urządzenia w połączeniu z Waszymi grzejnikami zaoszczędzić trochę monet. Cześć, ja jestem Greku. Witam Was w kolejnym materiale związanym ze smart ogrzewaniem, a w szczególności z głowicami termostatycznymi do grzejników, czyli kaloryferów. R7067B to głowica termostatyczna kompatybilna z systemem Tuya Smart. Oczywiście producent zapewnił swoją aplikację, która nazywa się Lux Home. Ten produkt na rynku polskim jest dostępny stosunkowo od niedawna. Głowica komunikuje się za pomocą protokołu Zigbee, więc do działania potrzebuje oczywiście bramki. Może być to bramka Wi-Fi, może być to bramka Ethernetowa, może być to również sterownik podpięty pod Wasz serwer, na przykład Home Assistant. Konstrukcja głowicy trochę odbiega od dzisiejszych standardów. To po prostu prostopadłościan z pokrętłem po przeciwnej do przyłącza głowicy do zaworu stronie. Z boku głowicy na szczycie zamontowano wyświetlacz na czarnym tle. Obok wyświetlacza znajdują się trzy przyciski. Jeden duży i dwa mniejsze. Wyświetlacz pozbawiony jest oświetlenia, przynajmniej ja nie potrafiłem go uruchomić. Co z perspektywy oszczędności energii wydaje się być plusem. Zwłaszcza gdy zarządzamy tymi głowicami za pośrednictwem serwera domowego Home Assistant, a co zazwyczaj jest bardziej popularnym rozwiązaniem, za pomocą po prostu aplikacji. Tu ja Smart Life, czy w tym przypadku Lux Home. Dopuszczalne oczywiście są asystenty głosowe, takie jak Alexa czy Google Assistant. Powiem Wam, co od samego początku sprawiło mi lekką trudność. Po pierwsze, głowica, aby się sparować, musi być zainstalowana na grzejniku, czyli musi być nakręcona na zaworze. Bez tego nie ukończy cyklu testowo-kalibracyjnego, samotestowego i nie przejdzie do trybu normalnej pracy. I aby to zrobić, musicie ją poprawnie zainstalować na grzejniku. Głowica powinna być zakręcona na zaworze na maksa. Podczas procesu adaptacji możecie próbować ją dokręcić w miarę, kiedy to bolec regulujący schowa się w głowicy, wtedy dokręcenie na maksa powinno być troszkę łatwiejsze. Wszystko robimy oczywiście bez narzędzi. Mocowanie jest plastikowe i lepiej tego pierścienia mocującego nie uszkodzić, a przykręcenie tego ręką nie jest jakieś naprawdę bardzo ciężkie. Wymiary głowicy to 56 na 56 na 76 mm, nie licząc elementów wpiętych w zawór. Wyspa wyświetlacza jest czarna i tak samo same przyciski. Jeden większy, dwa mniejsze. Pokrętło regulacyjne jest bezstopniowe i naprawdę bardzo przyjemnie chodzi. Sama głowica jest naprawdę bardzo cicha. Dla niektórych użytkowników to jest jeden z kluczowych parametrów. Przynajmniej ten egzemplarz jest bardzo, bardzo cichy. Musiałem się naprawdę mocno przysłuchiwać, czy w ogóle działa i czy silnik pracuje. Jeżeli już głowica znajdzie się na zaworze, możecie nią sterować w bardzo prosty sposób. Za pomocą właśnie tego pokrętła. Działa ona w ten sam sposób jak tradycyjny termostat, lecz z większą precyzją. No ale założenie jest takie, że skoro kupujemy głowice inteligentne, to mają one działać w sposób inteligentny. I tak jest właśnie w przypadku głowicy Lux R7067B. Przejdźmy zatem do samej aplikacji, za pomocą której będę tą głowicą sterował.
Przejdźmy do samej aplikacji. Ja pokażę Wam, jak działa głowica z wykorzystaniem aplikacji Smart Life. Głowica, jak widzicie, została sparowana i pokazuje się jako SH4 Zigbee ETRV. Wchodzimy i jak widzicie, sam panel sterujący głowicy w aplikacji Smart Life różni się chociażby od głowicy ZX3X7, czyli HY367 czy HY368. Prezentuje się inaczej. Też same funkcje można powiedzieć, że są praktycznie identyczne. Mamy Rapid, czyli odpowiednik Boost, Energy Saving, Comfort, czy tryb manualny, czy wakacyjny. Jak widzicie, Holiday. Dodatkiem, który w tej głowicy jest i który mi się bardzo podoba, no to jest odczyt zdalny temperatury. Jak widzicie, dwie baterie aktualnie mają napięcie łączne 2,88 V. W trybie auto ustawiamy harmonogram. Mamy tutaj harmonogramy, którymi zarządzamy. Jest tutaj pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. W każdy dzień możemy robić to osobno. W trybie holiday, czyli w trybie wakacyjnym, przypisujemy dedykowaną temperaturę w określonych okresach czasu, czyli od, do i dokładnie możemy określić również godzinę. I tutaj określamy temperaturę w okresie, kiedy nas nie ma w domu. Home Like to jest chyba tryb komfort, a Power Mode to jest tryb ekonomiczny. Drift Temp, czyli odchylenie od pomiaru temperatury, czyli tak możemy tutaj wprowadzić korektę temperatury. Tutaj mamy tryb, który pozwoli nam otrzymać powiadomienie za pomocą aplikacji, kiedy to głowica wykryje otwarcie okna, czyli spadek temperatury do określonego poziomu. Głowica ma podobne tryby i sposób funkcjonowania jak popularne na rynku głowice HY367 czy HY368. Działa bardzo intuicyjnie. Będę pokazywał, jaki sposób zaawansowany steruje się głowicą lokalnie. Mówiąc lokalnie, mam na myśli na samej głowicy, bo raczej nie po to kupujemy głowicę smart. Powiem Wam szczerze, że tego rodzaju czynności po prostu są męczarnią. Mimo wszystko głowica Lux pozwala to zrobić najmniej boleśnie, jak to się da. W przypadku takich produktów należy to traktować jako rozwiązanie awaryjne. Lub gdy głowica jest kupiona z myślą o przyszłej rozbudowie, rozbudowie domu, czy właśnie tego systemu Smart Home. Sterowanie pokrętłem jest proste, ale to jest dużo przyjemniejsze. Jak widzicie, głównym jak gdyby elementem na samym ekranie aplikacji Smart Life jest właśnie temperatura, którą zadajemy i temperatura aktualna. To możemy tą temperaturę, którą chcemy osiągnąć w sposób bardzo prosty, regulujemy suwakiem. Aktualnie jest temperatura 27 stopni, bo jest zamknięte okno, a ja przed chwilą nagrywałem, jak montuję głowicę na grzejnik. A co za tym idzie, grzejnik bez głowicy otworzył się na maksa i to pomieszczenie maksymalnie się nagrzało. Naciśnięcie Rapid spowoduje otwarcie głowicy na maksa i rozpoczęcie szybkiego ogrzewania pomieszczenia. Jeżeli chodzi o samą głowicę, głowica działa w systemie Alexa z asystentem głosowym Alexa oraz Google Assistant. Możemy kliknąć powiadomienie offline w przypadku, kiedy to głowica wypadnie poza sieć. Standardowo to jest tak, że w przypadku urządzeń, które są zasilane normalnie z sieci, jest to 30 minut, a w przypadku, kiedy to głowica jest, znaczy urządzenie Zigbee jest na baterię, może to być nawet 8 godzin.
Głowice możecie oczywiście grupować i zarządzać nimi łącznie. Aplikacja, znaczy głowica przyszła z aktualnym oprogramowaniem i nie musiałem robić aktualizacji. Głowice użytkowałem ponad 2 tygodnie. Powiem wam, że nie zaobserwowałem żadnych problemów czy jakichś dziwnych aspektów. Zwarta i prosta konstrukcja bez wrażliwych elementów powoduje, że tak naprawdę ta głowica jest praktycznie niewrażliwa na jakieś drobne uszkodzenia mechaniczne. A sama konstrukcja, dość klockowata, ma naprawdę swój urok. Można powiedzieć, że jest to nawiązanie do estetyki lat 70. czy raczej 80., kiedy to królowały prostopodłościane i kąty proste. Na początek ten design wydawał mi się dość prostacki, lecz po kilku dniach zaczął mi się naprawdę podobać. Zwłaszcza gdy zamontowałem go na tradycyjnym stalowym grzejniku. I wtedy wyobraziłem sobie, co by było, gdybym nie miał tradycyjnego, lekko pofalowanego stalowego grzejnika, a grzejnik z płaskim panelem od frontu. Powiem wam, że to byłoby, a raczej jest, naprawdę bardzo fajne połączenie. Ciekaw jestem, co sądzicie na temat takiego wzornictwa. Co wy myślicie? Jesteście w grupie klocków, walcy czy stożków? Dajcie oczywiście znać w komentarzach. No i podsumowując, Lux R7067B to produkt naprawdę ciekawy i ciekawie zaprojektowany. Działa tak jak trzeba, jest cichy, kompatybilny z systemami Tuya Smart Life, a komunikuje się po protokole Zigbee. Więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ nie spotkałem żadnych problemów, a jak się jakieś pojawią, to po dłuższym użytkowaniu dam wam znać w komentarzach. A już wkrótce kolejne materiały związane z ogrzewaniem w domu, których to pokażę, inne głowice termostatyczne, czujniki i w jaki sposób zminimalizować wydatki związane z tym właśnie ogrzewaniem. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, od niedawna mam również Twittera, no i blog sprytnydom.info. Wszystkie linki znajdują się w opisie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Na koniec mogę powiedzieć, że głowica naprawdę jest w porządku, a z wami widzę się już niedługo. Do zobaczenia, na razie, cześć.